dobry. Dzień dobry. Witam się w nowym filmie. Mam baterię, bo już widziałam, że nie jest pełna. Teraz będziemy wymieniać. Cześć. Witam Was w kolejnym filmie, który założenie ma być daily reading vlogiem. You know what I mean? W sensie, że cały dzień chcę dzisiaj nagrywać. I co dzisiaj w planach? Zaraz pójdziemy odebrać świadectwa, bo wiecie, my byliśmy na wakacjach i uczknęliśmy ostatni tydzień szkoły i dzieci nie były na zakończeniu, ale ten ostatni tydzień okazało się, że tak naprawdę to były tylko dwa dni szkolne, bo poniedziałek był wolny, bo była jakaś konferencja, więc odgórnie wolne, czwartek była msza, w piątek już tylko rozdanie, więc te dzieci tam były po godzinie czy po pół w kościele bądź wy na tym rozdaniu, więc jakby w ogóle mi nie jest przykro, ale musimy się odebrać świadectwa, więc ja za chwilę z dzieciakami wychodzę odebrać świadectwa. Paweł pojechał właśnie do ortopedy, bo tak z prywaty jak już lecę, to Paweł ma torbiela w kolanie i bardzo się o niego bałam na wakacjach, że mu się coś stanie, bo to był u fizjoterapeuty, bo bolało. Bolało od dłuższego czasu, trochę przestawało, coś bolało i tak to odkładał w czasie, no i to już nie są przelewki. Ale to był tylko u fizjoterapeuty, teraz poszedł do ortopedy, do lekarza sprawdzić, jaka jest jego diagnoza, opinia i co z tym robimy dokładnie, no bo przez nas wyjazd wszystko zostało wstrzymane i dowiemy się, jak wróci, ok? Bo dosłownie 5 minut temu wyszedł do domu, ja tylko odkurzyłam, bo kot jest jeden dzień w domu i po prostu pełno kłaków. Jackson? No normalnie się zachowuje, po wczasach u babci zadowolony był. Więc poza tym będziemy mieć dzisiaj fajną dodatek do gry. Wy nie widzieliście, jak my gramy w tą grę. To jest taka kooperacyjna gra. Zazwyczaj gramy wieczorem, bo Ignacy w nią nie ogarnia. Bardzo fajna. Bardzo jestem zdziwiona, że ten rodzaj gry mi się spodobał, bo budujemy postacie, walczymy przeciw potworom, musimy współgrać. Bardzo fajnie i dzieciaki wciągło i Piotr chciał dodatek, Paweł zamówił dodatek już, więc już jest w paczkomacie, więc potem na pewno wieczorem. Oprócz tego kończę dwie książki, ale o tym później, bo przeczytałam Wiedźmina, prawie, i przeczytałam tego Abercrombiego, którego odstawiłam na czas wyjazdu, bo go nie brałam z racji grubości. Żałowałam, że go nie wzięłam, bo miałam ochotę na tą historię ciąg dalszy. Właśnie przeczytałam taki fragment w tym Abercrombie, no on mnie nie przestaje zaskakiwać. Ja też tak może prostolinijnie czasem myślę, wiecie? Bo tak jak wiecie, ja nie przeczytałam nie wiadomo ilu książek fantastyki i mnie raczej jeszcze dość łatwo idzie zaskoczyć, nie? Bo taki... Tak? Idziemy zaraz po świadectwo. Nie chcę ci się, a to twoje świadectwo. No ale cześć? Lepiej teraz niż jak to się zrobi ciepło. I tak wracając do tego, że mnie łatwo zaskoczyć. Ale Abercrombie robi to non-stop. Podbudowywuje jakąś sytuację, jakąś akcję. Jestem... Kurczę, no nie mogę wam powiedzieć. Na czyjś... Miała być czyjaś koronacja. I ktoś... No nie, bo nie chcę wam zaspoilerować. Samo może jak powiem, jak ktoś czytał... tylko ja dosłownie się to wydarzyło. Nie wiem, jak się teraz rozegra sprawa po koronacji, bo wiele osób umarło, ta jedna nie i chyba będzie wina na tą jedną i w ogóle nie wiem, w którą stronę to teraz pójdzie, bo to zaś cały plan szlak trafił, dosłownie kuźwa cały plan, na którym mi się wydawało, że cała książka się teraz opiera. Pierdut! O, no wam powiem, dobra, ale, bo chciałam was trzymać w niepewności, czy mi się Wiedźmin podoba, czy nie. Ale nie zrobię tego, niby taka okrutna. Ja wam potem powiem konkretnie o punktach, które, czy opowiadaniach, które mnie mi się podobały, bo to tak, Wiedźmin tom pierwszy, to jest zbiór opowiadań. Jak dziś słyszałam takie określenie na ten rodzaj książki, szkatułkowa? Musiałam to teraz wygooglować, ale nie widziałam telefon. Dobrze to mówię? Jak to mnie ktoś poprawi? Czyli tak, mamy opowiadania, ale one są przeplatane jedną taką ścieżką, historią jakby. Jednym takim nurtem, więc pierw podobało mi się to przy pierwszych dwóch opowiadaniach, ten taki główny nurt, a potem się wkręciłam w te opowiadania i
Podobał mi się to, co dotychczas przeczytałam. Podobało mi się. Fajnie się czyta. I jestem chyba zaskoczona, że się dość łatwo i lekko w to wchodzi. I podoba mi się humor, taki niedopowiedziany czasem przez Wiedźmina. Fajnie. Już nie wspomnę, kogo mam przed oczami, czytając o Wiedźminie. To hello, wiadomo, nie? Ja widziałam serial i dość sporo przypomniało mi się, ale myślałam, że to będzie minus. Ale póki co nie boli mnie to aż tak. Bo wiecie, ja tą grę o tron gdzieś tam z tyłu mam i tak się trochę obawiam, że nie będę taka zaskoczona, że nie będzie mi się to dobrze czytało, bo gdzieś ten serial gdzieś tam tkwi. A przynajmniej jego jakieś najważniejsze fragmenty. I to samo troszeczkę miałam takie obawy teraz przy Wiedźminie, ale... Okej. Dobra. Więc tak, ja wam tylko pokażę. Pokażę wam inne zestawy. W ogóle Paweł dzisiaj czytał dużo Abercrombiego, Ostrza. Skręcił się, podoba mu się. Jeżeli chodzi o Wiedźmina, oczywiście mam tutaj świetne teksty zaznaczone. Jestem na 268. To jest ostatnie opowiadanie. I właśnie nie wiem, czy tam jeszcze potem jest takie podsumowanie. Nie chcę się nie zaspoilerować. Jest jeszcze Głos Rozsądku, tak. Głos Rozsądku to jest właśnie ta główna taka ścieżka łącząca wszystko, więc już prawie się skończyłam. A tu też mam chyba mniej niż 100 stron, bo jestem na 730, a chyba 812 ma, no to mniej niż 100. Tyle. Więc te dwie książki, więc to mam dobre książki w rękach. Będzie ciężko potem przerzucić się na coś innego. O tak, ale wiecie co, jest tylko taka myśl, bo wiele osób, które siedzi już dużo w fantastyce, dużo przeczytało, trochę nie lubi takich powielanych schematów i w ogóle czytaj romantazy. I niejednokrotnie gdzieś tam widzę takie wpisy typu chciałbym jeszcze raz przeczytać jakąś serię, nie wiem, i wymienia właśnie którąś konkretnie serię fantazy, a wiecie co, ile jest jeszcze dobroci przede mną. To dopiero pierwszy tom. Tu też. Ile mam jeszcze czytania przed sobą. Jaka to jest pozytywna myśl, że tyle sprawdzonych, dobrych książek jest przede mną. A wy tam starzy wyjadacze już prawie wszystko dobrego przeczytaliście i poszukujecie nowych historii. A wydaje mi się, że trudno teraz o coś takiego bardzo świeżego. No Sanderson chyba ostatnio, jeżeli chodzi o takiego pisarza fantasy, który wypuszcza teraz książki, tak? Wszyscy czekamy na Sandersona, na piąty tom Archiwum, na jego Secret Projecty, które były całkowitym zaskoczeniem, to on robi dobrą robotę też, więc idę czytać. Ja wiem, sprawdzałam, że są takie słuchowiska i one, myślałam, że będą od pierwszego tomu, ale nie, bo to są chyba od Krew Elfów, Czas Pogardy, Sezon Burz i Chrzest Ognia. To są słuchowiska. Nie wiem, czy spróbuję sobie przysłać. Może jedno z ciekawości. Jak bo to jest chyba 3, 4, 5, 6, jak się nie mylę. Lecimy z tym światem. Ja idę po świadectwa. Dzieciom się nie chce, ale wrócę, piję kawę, odpoczywam, zobaczymy, co Paweł powie i... Potem wypowiem się więcej, bo jest o czym. Lecimy. A idę robić pranie, bo jak wiecie, na trzech praniach to za mało po wakacjach. Oby się nie rozpadało, bo nie mam gdzie schować tych świadectw. Pokropi.
zostały dyplomy, słodycze. Piotrek wykrał książkę o górach za zeszyt lektur, który prowadził. Grałeś, no. Rubel się awanturujemy, bo idziemy inną drogą. Jakoś to przeżył. Idziemy do domu, przestał kropić. Tyle dyplomów. Tu jakieś zawzorowe zachowanie. Ja mam cukierki. I cuksy dostałaś. Czy pani dyrektor była i pogratulowała. To ci dopiero. Powoli, bo tu skrzyżowanie, hej! No mi tu co narobicie. Dożor! Tak. A to on tam będzie, czy jak? Nie, gdzie? Żelezona to nie robi ortopeda, tylko pracowała. Nie, nie, no ale może on tam jest, to już czyja. Nie. Jako lekarz, nie? No nie ma jak źle, bo on tam nie widział tego, co widział Łukasz, więc nie wiem. To znaczy czego tego? A ile kosztuje żelezona? Nie wiem, pewnie parę stówek. No na pewno. No nie ma żadnych kosztowych takich, żeby były jakieś kwiatki albo te, wiem. Czego nie widzi? Co miałeś na myśli dokładnie? No bo Łukasz widział taką torbę, co mi pokazywał, nie? Tam no. Wstawiłem kotkowy. No bo mówi, że go nie widać za bardzo. Mhm. Nie wiem, czy bym ją zmalał. Muszę zadzwonić i... Ciekawe, jakie terminy są na taki rezonans. Co? Ciekawe, jakie terminy są. Zaraz zadzwonię, to się dowiem. No tu prywatnie. No mówię, bo pytałem, czy to będzie sport klinikę wzorem, albo helimet. Czy to jest tak sport klinikę? Jak się nazywa ten? Czyli on ci polecił konkretnie, gdzie najlepiej? On powiedział, że on tam z Barkiem był, to on tam robił. Da się leczyć. No ale mam tu skierowanie na zadzwonię i zobaczymy. Jackson? Co za kłak? Tu. Kłaki. No i pani dyrektor wyszła i pogratulowała, o dziwo. Dostali kaskad babci też. Zaś? No, ile? Za świadectwo. A Ignacy straszny. Też dostał. On tam w ogóle, no, że on nie dostał, nie? Pani, czy pani dyrektor, on nic nie ma. A ty gdzie chodzi? On, że do przedszkola. Ja mówię, że do misiów chodzi, nie tutaj. Może dostał książeczkę, tylko już wcześniej, nie? A mówić, ona jest poza domem Aniu. Mam nadzieję, że tło was nie rozprasza. Karolek będzie uczestniczył ze mną. Posiedzisz ze mną? Posiedzisz chwilkę? Okej, okay, update. O, kłaków. Chyba ze stresu rzucę futro albo z upału. Na wakacjach znajomi, z którymi pojechaliśmy, obdarzyli mnie na urodziny jeszcze zaległe dwoma książkami. Kłaki w oku. I Klaudyna, jako że fantastycy nie wiedziała, co by mi kupić, więc kupiła mi dwa kryminały. Wybrała dla mnie dwa kryminały. I pierwszy to jest Głód Alma Katsu, a tu ostatni intros Tana French. Nie wiem, jak się to mówi. Nie znam tych autorów, nie kojarzę tych książek. Tu z opisu z tyłu wiem, że mamy właśnie panią detektyw, właściwie to parę detektywów, którzy biorą się za rozwiązanie sprawy dość takiej niezbyt poważnej z początku. Chodzi tutaj o jakąś martwą blondynkę w salonie, a jej życie wyglądało idealnie, a potem zaczynają wychodzić jakieś brudy. I gdzieś tutaj, że ta nasza główna bohaterka ma podgórkę, jeżeli chodzi o bycie panią detektyw. I to, jest, i to mnie tak jakby nawet dość interesuje. Jakaś pokaźna, grubaśna też jest. I Głód. To już brzmi dość poważniej. Mamy tutaj jakiś
zostali przeklęci. Tylko tak można wytłumaczyć serię nieszczęść, które spadły na grupę pionierów zmierzających przez nieprzyjazne pustynie i góry Ameryki do Kalifornii. To są chyba jakieś dawne lata, w sensie chyba na samym początku było 1847, ale to chyba nie jest żadnym... W sensie to jest fikcja literacka, tak mi się wydaje. Muszę to doczytać do końca. I tu bardziej pod jakieś takie groteskowe tematy podchodzi. Jakaś tragedia, zwłoki dziecka, coś tutaj. To wydaje się być poważniejsze. Zobaczymy. Jak widać, zapasik kryminałów mam. Zresztą ta Pietrzyk, dobrze mówię, Pietrzyk, pożyczyła mamie tą książkę. Podobała mi się też, więc jakby spoko. Chętnie przeczytam jeszcze coś od niej. Chyba mówiłam, że nawet trochę lepiej, fajniej mi się to czytało niż ostatnie książki Ruth Ware, więc... Dobra, tak w ogóle to kończą mi się filmy, które były zrobione na zapas i muszę się wziąć za montaż. Paweł w piątek wybywa na mecz koszykówki. Ja nie jestem sportowa. Jedzie tam z rodziną sobie. Jakby ja nie jadę, bo mnie to nie interesuje. Do Katowic. Ale kto gra? Nieważne. Oni są zadowoleni, że jadą. I bilety były niedrogie i zdecydowali się razem właśnie z siostrą Pawła jedzie. Szwagier i córa sobie jadą. I piątek w planach mam przysiąść sobie i pomontować dla was. A w ogóle zaczęliśmy oglądać Boysów sezon 4. Serial jest specyficzny, wam powiem. Taki okrutny, śmieszny, bardzo czarny humor, bardzo mocne sceny. No, obrzydliwy momentami nawet. Zobaczymy, jak ten czwarty sezon, bo Pawełowi się zasnęło i nie obejrzeliśmy całego pierwszego odcinka. Jesteśmy starzy. Paweł był lekarza. Nie jest chyba tak źle, jak fizjoterapeuta pierwotnie stwierdził, co nie zmienia faktu, że bez rezonansu się nie obejdzie. I zdecydował w końcu Paweł na to, że załatwimy tę sprawę prywatnie. Będziemy czekać na NFZ-y, bo się naczekamy. Po prostu cała linia, że pierw w ogóle do zwykłego poskierowania, potem do ortopedy. I tu już masz duży okres oczekiwania. No, przynajmniej u nas. Potem dopiero ten na NFZ ewentualnie właśnie rentgen, nie rentgen, rezonans. I to by trwało bardzo długo, a prywatnie Paweł w przyszłym tygodniu jedzie na ten rezonans, więc jedzie dokładnie w dzień naszej rocznicy, więc w tym wieku, 12. rocznica ślubu, mąż sobie załatwi przyświetlą go kolana. Ale nie jest tak źle, jak zapowiadał ten, więc kolano ważna sprawa. Ja tu szykuję remonty, zamianę pokoi i w ogóle musimy postawić męża na nogi, bo jakby on to będzie ogarniał, więc rozumiecie, nie? Więc kolanko będzie do leczenia. Jak zobaczy dokładnie lekarz, co tam w środku jest, jak to tam wygląda. Chociaż on, tak jak mówię, nie wypowiadał się tak skrajnie i tragicznie, jak nas troszkę wystraszył ten fizjoterapeuta nasz, ale ufamy mu, bo bardzo dużo już nam pomagał ten akurat fizjoterapeuta, więc zobaczymy. Dobra, nie wiem, czego zacząć, nie wiem, od których dobroci zacząć teraz. No to Wiedźmin. Pierwsze dwa opowiadania, trzy, pamiętałam. Dość dobrze pamiętałam. I bardzo podobało mi się pierwsze opowiadanie. Wiedźmin o strzyze. Super, to w ogóle to się łatwo czyta, naprawdę. Biorąc pod uwagę, że tu mamy zupełnie inne, skrajne emocje, bardzo takie ciężkie, mroczne, to tu to wszystko jest tak na takim luzie, lajcie, idziemy w ogóle przez tą historię. Wiedźmin jest bardzo taki charakterystyczny, uważam, fajny, dobrze się go czyta. On jest taki zdystansowany, wyważony, nie mówi za wiele, za często. Tak naprawdę na samym początku, w pierwszym opowiadaniu praktycznie go nie znamy. Nie wiemy, tak? Nic o nim. I mamy tak powolutku rzucane troszeczkę informacje, kim jest Wiedźmin, jak się nim stało, jak
podchodzi do walki, że on potrafi się gdzieś tam tą magią. Bardzo podoba mi się to, że jest tu dużo potworów. Dużo różnych, nie zawsze złych potworów. Podoba mi się podejście Wiedźmina. Jego taki honorowy wyznacznik podejmowanych decyzji. To jest bardzo dobrze się to czyta. Pierwsze opowiadanie super. Te drugie z kolei o tym potworze. Ja nie pamiętam, oczywiście ja mam daremną pamięć do takiego nazewnictwa, tak jak strzygę, pamiętam w ogóle mam bluzkę ze strzygą, nie wiem czy wiecie, z medycyn. Perfect. Ja oczywiście, drugi to był o takim, drugie opowiadanie powiem jak się nazywało, żeby tutaj chociaż mieli punkt odniesienia, Ziarno Prawdy. To podobało mi się trochę mniej, jakby same rozmowy, gdy nasz Wiedźmin spotyka tego. Dla mnie to był taki trochę wilkołak, tak sobie go wyobrażałam. I oni ze sobą jak rozmawiali, super. Ale finalnie ta historia walki bardzo fajnie są opisane. Nie tracę się elegancko w wiedźmińskim stylu, więc super. No i potem mamy chyba opowiadanie Mniejsze Zło, które podobało mi się najmniej. O tym czarodzieju, który bał się, skrył w wieży. Wiedźmin tam tak naprawdę trafia dość przypadkowo, bo jakąś Kikamurę, czy co to było, przywozi. To w ogóle sam początek jest niezły, jak przywozi potwora na osiołku i w ogóle wszyscy są przerażeni tym. To jest w ogóle bardzo dobre. I wrzucają ją finalnie do gnojówki, nie będę komentować. Bardzo dużo śmiesznych tekstów, takich, chciałabym, polski, tak, czuć taki polski humor, bym powiedziała, wiecie? No są takie teksty. Zabłądziłem, skłamał Wiedźmin. Zabłądziłeś? Powtórzył potwór, wykrzywiając paszczę w groźnym grymasie. No to się wybłądź. No rozumiem, to są, jestem ciekawa, jak jest tłumaczenie, jak to wygląda, więc jakby. Mamy w tym Mniejsze Zło, w tym opowiadaniu, które podobało mi się najmniej, tą Renfree. Ona była taka, jakby sam taki obrót sprawy, gdzie Wiedźmin w ostatnim momencie orientuje się, co się ma wydarzyć i ta krwawa jatka zostaje poniekąd, wydarza się, ale nie na taką dużą skalę, jakby najmniej. Ale potem kolejne opowiadanie, czyli Kwestia Ceny. Rewelka. Ja to troszeczkę miałam przed oczami z serialu, pamiętam to. Ale to ja wiem, że to będzie bardzo ważne. Jakby Geralt, potem jest to wytłumaczone, czemu on się tam zjawia, czemu jest zaproszony. Bardzo fajnie się czytało to, jak próbował się. O, idzie Paweł. Chcesz podsłuchiwać? Pokazujesz pogiętą książkę, jak ją zniszczyłaś. Tak? Ja jej nie zniszczyłam, ona już była po przejściach, taką kupiliśmy z drugiej ręki. Te wygięcie to nie jest moja sprawka. I cała ta akcja z tą... Był żółw czy żaba? Jeż! I to był jeż, który się tam pojawia. Cała akcja od momentu, kiedy pojawia się jeż. Wcześniej bardzo fajnie, jak Wiedźmin się pojawia w ogóle. Nie wie dlaczego tam jest, po co. Jego rozmowa z królową. Dialogi są the best. Nie ma ich jakoś super dużo, ale jak są, to są w punkt. No i całe te założenie i pomysł. Chociaż jakby widziałam to w serialu na te prawo niespodzianki. Rewelka. Jakby wiadomo, pamięć trochę się zaciera i aż tak dokładnie tego wszystkiego nie pamiętałam. Ale jakby samo założenie, że wrócę za 6 lat, by sprawdzić, czy przeznaczenie było dla mnie łaskawe. Dany, dasz mi to, co już posiadasz, a o czym jeszcze nie wiesz. To jest w ogóle tak świetnie wymyślone. No rewelka. Super. I w momencie, gdy się okazuje, że królewna jest. No. To się dobrze czyta. Te przedostatnie opowiadanie, które teraz czytam. Świeżo przeczytam, bo ja już jestem dosłownie na ostatnim opowiadaniu. Fajne. Podoba mi się tam postać. Bo w sumie tu już występuje Jaskier pierwszy raz chyba w tym opowiadaniu. Koniec świata. Podoba mi się walka z diobłem.
Nie pamiętam, jak się nazywa ten potwór, bo on tam jest dokładnie napisany. Ja oczywiście nie pamiętam tej nazwy. To nie jest satyr, tylko jakoś nasy też silit. Nie będę tutaj rzucać nazwy, a nie umiałam tego znaleźć akurat tej nazwy. On tam potem miał w ogóle swoje imię, ten diobeł. To mi się podobało. W ogóle jego walka z Wiedźminem, jak oni tam pluli, szarpali. Jak sam Wiedźmin w myślach uznał, że dobrze, że nikt go nie widzi. Bardzo dobrze to wszystko jest napisane. Jestem pod głębokim wrażeniem, bo gdzieś tam z tyłu głowy miałam taką myśl, że te książki już mają trochę lat. I że ja czytając gdzieś tam raczej nowsze pozycje, to tak nie do końca się z tym... Tak wiecie, odnajdę się w tym tak fajnie. A poza tym widziałam serial, więc nic mnie raczej nie zaskoczy, a mimo to miałam pełną radość i satysfakcję podczas czytania. Nie dam złego słowa powiedzieć o Wiedźminie. Dla mnie na razie, mimo że to są w ogóle opowiadanie, wiecie, że ja nie lubię opowiadań, a tu jestem w stanie się naprawdę wciągnąć. Bardzo mi się to dobrze, bardzo się to dobrze czyta. Ja nie wiem, czy chodzi o styl pisania, o ten humor, który jest taki wiedźmiński, nie wiem, jak to inaczej określić. Bardzo podoba mi się, że tych potworów jest tak dużo, takich, o których ja nie mam w ogóle pojęcia, takich zasad, którymi gdzieś tam Wiedźmin właśnie operuje, zdradza nam powoli. Dużo jest niewiadomych, jak gdzieś tam coś tam z tego serialu jeszcze pamiętam, ale podejrzewam, że czytając dalej będzie tylko lepiej. I nie wiem, czy będę przychodzić na słuchowisko, bo mi się to po prostu dobrze czyta. Więc... Plan w ogóle zakłada taki, że dzisiaj skończę wieczorem. I to? I to. Tak? Przyszłeś podsłuchiwać? Zapraszamy do kina. Jak myślisz, jak oceniłam Wiedźmina? Chociaż jeszcze nie skończyłam. Przecież dobrze. Ty powiedziałeś, że chciałbyś przeczytać jeszcze raz. Chyba przeczytam, skoro już mamy, to sobie przypomnę. Jeszcze jednego... Muszę skończyć najpierw Sandersona. Jednego i tomu. Abercrombiego, więc to będzie za 20 lat. Abercrombie ma 10 tomów. No to 20 lat. No to trochę ci zejdzie. Może nie doczekam. Musimy dokupić ten jeden tom, bo czuję, że teraz... Wiedziesz, Zuzia. Z Wiedźminem pójdę. Nie pamiętam, którego tomu mi brakuje. Coś tam jaskółki mi brakuje. Nie, bo muszę zrobić rezonans. No nie ma pieniędzy, bo rezonans. No. Właśnie już się pochwaliłam, co będziesz miał na rocznicę. A. Za prezent. Piękny. A tu muszę tylko przyznać, że... Znaczy, to w ogóle trudno czuć sympatię do pewnych postaci, ale chyba nie mam tu takiej do Mądzy, do Dreszcza aż... chociaż Dreszcz to trochę jak Logan, wiecie. Ja Logena w pierwszym tomie bardzo lubiłam, w drugim jeszcze, tym bardziej nawet, tak? Jego i Jezala w drugim tomie świetnie mi się czytało, a w trzecim tomie Logena się ciężko czytało, to co się działo, takie on decyzje podejmował, jak się troszeczkę zmienił, co zrobił. A tu z Mązą jest trochę tak, że na początku była taką złą, przesiągniętą tą zemstą i zaczyna się trochę wykruszać. A z Dreszczem na odwrót. On z takiego łatwowiernego faceta, który, tam barbarzyńcy północnego, który naprawdę chciał coś zmienić, chciał być dobry, a życie go kopało w tupę raz, drugi, trzeci, dziesiąty i przelała się czarka goryczy w momencie, kiedy w sumie nie powiem, coś stracił bardzo cennego. I jakby nie dziwię się tej przemianie jego. Ale to się też tak trochę przykro i ciężko czyta. W ogóle to, jak on teraz ma myśli w stosunku do Mądzy, no powiem, że tu się wszystko tak obraca. Tak jak w pewnym momencie kogoś lubisz, kibicujesz, tak potem się dzieją pewne rzeczy, jest okrutnie, jest brutalnie, jest nieprzewidywalnie bardzo, bardzo. Czytasz rozdziały i ja za każdym razem, tak jak mówię, siadam i tak dobra, jakby wyczuwam, o co chodzi, w którą stronę to pójdzie. Pstro, w życiu nie wyczuwam, w sensie nie idzie to tak, jak ja sobie tam gdzieś poukładam. No tak jak teraz z tą koroną i z tą całą koronacją, co walnęło. Koska w ogóle? No temu to już w ogóle nie można ufać. Jakby cały czas próbuję gdzieś
przełożyć sobie z tej pierwszej trylogii te postacie na tą historię. A to są inne, to w ogóle jest coś innego. Dalej mamy ten sam styl pisania. Ten grimdark jest taki wyczuwalny, że nasze postacie, w zależności od tego, co się im przydarza, się tak zmieniają. W ogóle bardzo jeden był świetny zabieg. Wprawdzie chodziło tutaj o barabara między postaciami i były dwie ścieżki. Ja oczywiście myślałam, że tu chodzi o dwie inne osoby i tu chodzi o dwie inne osoby i były tylko takie jak są kropeczki rozdzielające tekst i przeskakiwaliśmy między rozmowami i całą akcją tu i tu. I świetne było to, że nie było wiadomo kto z kim. Oczywiście ja to błędnie odniosłam, myślałam inaczej, a Abercrombie powiedział no, czytaj, patrz. Gdzieś tam odbywa się ta rozmowa i ten ktoś mówi, on tamten i ten jest złym człowiekiem, po czym przeskakujemy na tą drugą parę i ta osoba mówi, zaczyna tekst od ja nie jestem złym człowiekiem i coś tam. Bardzo świetny zabieg. Było takich skoków właśnie między tymi dwoma parami, które najpierw coś robiły, potem rozmawiały. To się dobrze czytało. Ja nie mam się czego tu przyczepić też. Chyba tak minimalnie na teraz, na już, pierwsza trylogia mi się bardziej podobała. Szczególnie tą drugi i trzeci. Ostrze dla mnie był najsłabszy. Te fragmenty z Glocktą w tomie drugim były dla mnie słabsze, ale cała ta wyprawa, ta akcja drogi dla mnie była świetna, jeżeli chodzi o tom drugi. A w trzecim łączenie się wątków, dużo bitw, które o ironio mi nie nużyły. Więc spoko, bo w Eriksonie czasami trochę tej bitki tam jest za dużo, tych takich militarnych aspektów. Tu z kolei, no tak głębokiej wersji Zemsty jeszcze nie miałam. Tak dużo emocji z tym związane i to jak nasza bohaterka, bo ta Monza jest tą naszą główną tutaj, tak jak w poprzedniej trylogii bardzo ciężko było wybrać główną postać, tak tu ta Monza to jest taki, są bardzo ciekawe wszystkie postacie, od postaci truciciela, tam się oczywiście też podziało tyle rzeczy, już nie jest całą resztą bandy, w ogóle banda się poniekąd powoli rozpadała, trochę to jeszcze się jakoś trzyma, ale jestem na etapie, gdzie już prawie nikt nikomu nie ufa. I nie wiem, w którą stronę to pójdzie. Czy w ogóle aspekt zemsty u głównej bohaterki troszeczkę się zaczyna rozpadać. Ona miewa wątpliwości, ona już w ogóle wszędzie widzi morderców, zamachowców i w sumie ma rację. To się czyta dobrze, naprawdę. Niejednokrotnie, gdy przerwałam i pojechałam na wakacje te 200 stron, myślałam o tym, że chciałabym teraz przeczytać. Naprawdę te myśli wracały do tej książki. To jest tylko i wyłącznie plus tej książki. Więc nie wiem jak te ostatnie niecałe strony mnie tutaj sponiewiera. Nie wiem. Wiem tylko, że mogę spodziewać się wszystkiego. Może nawet ktoś odejdzie. Znaczy tam na stop ktoś umiera, albo wydaje nam się, że umiera. I tu była, bo ja nie lubię jak ktoś umrze, ale potem jednak wraca. Ale w przypadku pewnej osoby tutaj to było dobrze rozegrane i jego pojawienie się nawet ponowne nie bolało tak. Więc jakby, bo ja nie lubię tego zabiegu, ale spoko. Czy pan Abercrombie pisze coś jeszcze? Coś czuję, że najbliższe miesiące będą tutaj w tych klimatach. No tu mam jeszcze dużo do czytania. Tu w ogóle mam dużo do czytania. Ale nie powiem, że jak skończę te dwie książki, nie wiem, czy nie chcę zaś kryminału przeczytać. Takie mam gdzieś poczucie, że coś bym przeczytała. Mam i dwie książki Rud jeszcze do przeczytania. I te nowe, które teraz dostałam. Nie wiem, za co się łapnę. Ale tak. Więc plan zakłada, że ja dzisiaj to przeczytam. Ale wypowiem się jutro rano, jak to przeczytam. Więc ja idę czytać. Kawę już wypiłam, tęskniłam za kawą okrutnie na wakacjach. Był tam taki ekspres kapsułkowy. Nope. Nie, Karolku, ale nie dobra ta kawa, wiesz? W ogóle już mam zajbajzel. Muszę zaleźć do pralni. Pralni numer X. Muszę w ogóle zadzwonić do Basi, byśmy się tyle nie gadały, tylko żeśmy sobie tam pisały, zdjęcia wysyłały.
Dobre by było na tyle, bo coś robię, ta siemca, by to montować po nocach dla was. A, jeszcze wiem, co chciałam powiedzieć. W ogóle zbiegło się, bo ja tu trzeba Wiedźmina. A bodajże, bo ja dwa kanały na YouTube oglądam raczej regularnie, raczej w większości. I to jest Psajdak z kanału Bajkowe Bajdurzenie. Chłopak wie, co gada. Bardzo mi się pokrywa z nim gust. Chociaż na przykład on ostatnio wrzucił o Niby Noce, o całej trylogii Niby Noce. I tamten trzeci tom mu się nie podobał. Ja nie byłam aż tak krytyczna, ale o ironię, bo ja na przykład przed nim gdzieś tam recenzowałam na kanale tą książkę, to dużo aspektów się nałożyło. Tylko on był... Nie wyczułam w tej książce, że to było, że dla mnie było to tak aż złe, ale z wieloma jego punktami, które wymienił, podpisuje się rękami i nogami i to tylko świadczy o tym, że on naprawdę ma dość podobny gust czytelniczy do mojego, chociaż mój gust czytelniczy jest taki, a jego już chyba taki, bo gościu chyba czytał już kuźwa wszystko. I jeszcze Zaksiążkowane oglądam, chociaż powiem wam, że Zaksiążkowane jest szczególnie Zuza, no bo głównie ona prowadzi ten kanał, to jakby nie bardzo się z nią utożsamiam. Lubię, jak się wypowiada o książkach i jeżeli czyta ona jakąś fantastykę, zazwyczaj miewa inne opinie od moich, ale bardzo mądrze mówi. Bardzo mi się podoba składnie i w ogóle uważam, że świetnie recenzuje książki, ale ona czyta dużo takich książek, które mnie w ogóle nie interesują, wtedy tego nie oglądam. Ale wiecie co, jakby ja się nie utożsamiam z nią, tylko z jej mamą. Ja uwielbiam, jak jej mama występuje. Ja wiem, że jej mama ma kanał i muszę zacząć ich oglądać chyba, bo bardzo fajnie ona do tych córek tak i taką jest fajną mamą i ja się gdzieś właśnie tak zawsze ciepło patrzę i tak sobie myślę, bo moje dzieci będą takie duże, to żebym ja też taką spoko fajną mamą była i taka widać, że ona w kamerze, no nie wiem na ile to wiecie, no. Mamy krótkie fragmenty z życia danych ludzi, ale wygląda to w kamerze, to co nam przedstawiają, na bardzo fajną więź z córkami mamy i więc muszę zacząć też trochę literackich posłuchać. Ale oni też czytają inne książki, więc jakby tak... I to jest chyba z takich najważniejszych osób, które na bieżąco oglądam. Archiwum jeszcze oglądam te takie... Archiwum, jak to tam było? Czasami oglądam Made by Caroline. Przestałam oglądać moją Delilah, bo ona w ogóle robi dziwne rzeczy już teraz. To było takie lifestyle'owe i już nie bardzo. Książkowisko czasem oglądam. Zusa z Książkowiska jest fajna. Archiwum ZM, dokładnie tak. Czasami Nakład Wyczerpany oglądam. O Konia ostatnio jakoś, nie? No i przede wszystkim, jeżeli chodzi o angielskojęzyczny kanał, to tylko jeden oglądam aktualnie. To jest... Uwielbiam Regan. Ona w ogóle teraz... nie skończyłam jeszcze oglądać vloga, bo czytała drugi tom Red Rising. Jestem bardzo ciekawa jej opinii, bo jej się jedynka praktycznie w ogóle nie podobała, więc... ja aż tak... krytycznie nie podeszłam do jedynki, jednak była spoko. Regan lubię. Ona jest w ogóle taka cozy, chociaż też trudno się z nią jakby utożsamić, bo ona nie dość, że Hen gdzieś tam daleko żyje i jakby jej życie wygląda inaczej, no wiecie, ja tutaj z dinozaurami żyję i te sprawy, więc okej, okay, nie kończę. Już wiecie, jestem zachwycona Wiedźminem. Naprawdę nie spodziewałam się, że ja miałam taką przyjemność czytać te książki, że naprawdę wow, tą książkę super. Abercrombiego czyta się troszeczkę ciężej, on jednak jest taki mroczny, co jest oczywiście plusem. Bo ja chyba od zawsze lubiłam horrory, thrillery i takie filmy, więc jakby nie dziwi mnie to, że czerpię radość z takich ciemnych, mrocznych klimatów i z kryminałów. Ale Wiedźmin... Dobra. A poza tym, no to trochę tak mi smutno te kolano Pawła, no boli go, więc jakby w pewnym wieku, no już po prostu, wiecie, no kula się zamiast na prezent na rocznicę, to na rezonans magnetyczny. Trzymajcie kciukasy, żeby ta foteczka taka, jakże droga tego kolana, wyszła dobrze i jakby nie było tak źle, bo gdzieś tam ten torbiel podobno jest, więc jakby zobaczymy, na czym będzie dokładnie polegać, jak to jest umiejscowione dokładnie i na czym będzie leczenie polegać. I mam nadzieję, że Paweł szybko dojdzie do siebie. Trzymajcie kciukasy, proszę tam życzyć mojemu Pawłowi zdrówka, kolanowego zdrówka, dobra? Przyda się. No. Trudno, że tak powiem. Jest kasa na gry, książki, pierdoły i naprawdę mniej ważne rzeczy w życiu, więc musi się znaleźć kaska na taką drugą foteczkę, bo nie będziemy czekać kolejnych dwóch czy trzech miesięcy
na NFZ, bo raczej lepiej się i samo się nie naprawi i lepiej nie będzie, więc jest trudno. Jak nas stać na pierdu, to musi nas też stać na takie ważne rzeczy. Karolek, pożegnaj się. No, do usłyszenia potem. Bye! 3, 4. Ćwiczyła, ja was szłam do Pepko. Kupiłam sobie. Kupiłam taki paweł do lodu. Ale że takie wyciskane jakieś, a nie sztywne. Sztywne, ale takie. Nie? Ciężko się wyciągnąć. Ale to jest takie trochę elastyczne. Myślałam, że takie małe kulki byłyby fajne. Kupiłam Piotrowi Mighty. A to są kulki? No. A jak się to napełnia? Tak, po prostu zamknięte. Wlewasz tu wodę. To może będzie lepiej, bo myślałem, że to są połówki, że trzeba wyciskać. No i potem, nie, potem robi się niby cała, nie? Więc bardzo możliwe, że one jednak wylecą. Przez te dziurki. Wlewasz się wodę. No, zobacz. 5 zł, ej, pomyślałem. Tą koszulę nocną, którą miałaś, jest mała, nie? No. Powiem ci nową. Co ty na to? Nie jest za szerokie. Do Bogdana do Frania. Zizi? To dla kogo? Przymierzyć, bo... Wiesz co? To jest dla Zizi? Trzeba wyprać, bo taki... No dla Zizi koszula nocna do spania. Nie chcę dzisiaj iść. Pokaż tacie. Pokaż książkę tylko. Widzę, że czytasz. Ale sama z siebie nie wyjdzie. Na bank nie. Na bank data jej powiedział, że musi poczytać, więc... Może jakbym wzięła tą większą, to by i na mnie była. Bo było jeszcze dwa rozmiary większe. Na tobie by było żyć widać. A to co, źle? Dla mnie w porządku, ale... Byłam kosz na owoce. W gości to byś już tak nie poszło. Ładny. A jeszcze byś jeździł już spać w tej kosz. Ale ona brzydko pachnie. Muszę ci ją wyprać. Ja idę do taty, bo jest mecz Ligi Narodów. Siatkarze grają, idę obejrzeć. I tak się nie zagramy w to, bo już jest opinia. No, mieliśmy grać w te... Jak się to nazywa? Koniki, Abel. A czytałeś coś ty w ogóle? Nie. Jutro mnie nie ma, bo jadę na mecz. Koszykarze grają. Nie ma taty. Bo się tak jest matro widlu. No. Już się kupi tam jakieś rzeczy. Basia przyjdzie jutro też. Jakieś napoje. No, po południu. Tak. Pisałem do niej dzisiaj, mówię, że zostawiam. Wiem, bo mi pisała, ale jej nie było. Jakby wiedziała, to bym ci porysowała, mówię. Ona na Planecie Gigantów była z chłopakami, bo tam się umówiły z jakimś kolegą. Podobno tam jest strefa wodna, jest bardzo ciepło, to jest dmucha. Już było jakieś... Na lód. Jak jeszcze te kondo było do Broniewskiego, to tam już to było ta strefa wodna. No. Dużo dzieci było, mówił wszyscy, tak? Do tej grupy? Tej nowej grupy? Do ostatniego rzędu. A z tych starszych to było tak, dużo osób? Tak, czerwone pasy było chyba. Czyli trener Rafał prowadził? Tak. A trener Alek był? Nie. To może być na wakacjach, nie? No. Że to będą patrzeć, jak się będzie... Ja i dziewczynka tylko. Kiedyś trener Dominik też tam... Jakieś wróżki, pompki. Bo będzie, że mama. Gdzie jest kot? W
kiblu. To czemu on miał czy w kiblu? Nie wiem, może ma brudno, nie wiem, bo coś mi tu opadło, ja widzę. O, widzisz? Opadła. Jest niżej. No super wygląda. No lepiej, no. Hej, jest 21. Ja byłam na taekwondo, nie czytam nic. Bozią po Pepku. Moje włosy wyglądają tak, nie inaczej aktualnie. I teraz usiadłam czytać. I oczywiście Paweł poszedł obejrzeć sobie mecz z teściem. I on się przebudził, więc jako, że zostało mi... Co tu się dzieje? Zostało mi jakieś 30 stron do końca. Więc mówię, wezmę sobie tą swoją lampeczkę. Do czytania mam taką. Mam podejrzenia sprawcy. To chyba jest sprawka Ignasia. Bo on bardzo często lubi sobie latać z tą lampeczką i tak sobie po prostu świecić, jakby się bawił latarką zwykłą, nie? I biorę i klikam w ogóle, nie? Na pewniaka, bo nie zauważyłam pierwszej takiej. Więc muszę sobie zakupić nową. Bo tego chyba już nie uratujemy. A to? Co tu się dzieje? Ktoś właśnie umarł. Ale w sumie jego tam strasznie nie żałuję, chociaż finalnie takie to było. Ironia losu była okrutna. Dwie postacie, które lubię, walczą ze sobą. Nie podoba mi się to. A sama Onza dochodzi do kulminacyjnego momentu, czytaj, zemsty i coś się dzieje. Ale właśnie już wyszłam od Ignasia, bo wziąłem z taką zwykłą lampkę, taką biurkową, przy nim poczytać. To świadczy o książce, nie zaangażowanie. I właśnie muszę się to przeczytać. Chciałam się już iść wykąpać, ale nie mogę, nie mogę. Muszę to doczytać, dopiero wykąpię się. I w ogóle pójdę czytać Wiedźmina. Szaleństwo. Kuteczek tu przyszedł, on już dostał kolację. Nie, nie, nie. W ogóle Jackson był dzisiaj czesany. Nie wiem, czy to widać. Pewnie nie widać. Wbrew jego woli. Tyle kroków. Idę czytać. Nie ma to w ogóle dyskusji aktualnie. Jest godzina 21, a jestem głodna. I rozsądek mówi, nic już nie jedz na noc. Trzeba dbać o linię w ogóle. Ale ma żarłoczność, już przewidziała 3 kolacje, ewentualnie dostępne do zrobienia, więc... Jeszcze mi mąż kupił czekoladki, galaretkę w czekoladzie. Uwielbiam i psu. No, 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 no. Idę czytać, bo... Co to się wydarzy? Szenkt? A ten poleci w kosmos. Myślałam, że będzie ciężej. Okej. Okay. Dzień dobry, przyszło się pożegnać. Nie wiem, ile nagrałam, jeżeli chodzi o Wiedźmina. Wiem, że nie nagrałam zakończenia, ani jakiegoś większego podsumowania. Skończyłam. Ostatnie opowiadanie też mi się bardzo podobało. W dalszym ciągu, że uważam, że najsłabszymi z opowiadań było Ziarno Prawdy i Koniec Świata. Te dwa chyba mnie najmniej, chociaż Koniec Świata był dość zabawny, więc w sumie tak to z opowiadaniami jest. Ale jak patrząc
przez pryzmat tego, jakie ja opowiadania czytałam? Okej. Jestem, ja już to wam mówię, zaskoczona tym, jak łatwo się to czyta. Jak miło. Jak czuć taką polską nutkę w dialogach. Nie? No i coś. Ja jestem na tak. Zaczęłam tom drugi, który też jest opowiadaniami. I w sumie przeczytam chyba niecałe 50 stron, więc dosłownie odstawiłam Wiedźmina, ale tylko dlatego, że czytam książkę pod film, który wybrała mi przyjaciółka do czytania. I książkę, którą mi wybrała, no zaangażowałam się i czytam na całego, więc Wiedźmin poszedł troszkę w odstawkę. Ale nie dziwi mnie, że tak wiele osób lubi Wiedźmina. I wydaje mi się, że może być tylko i wyłącznie lepiej w kolejnych tomach. I te 4,5, a nie 5 gwiazdek, które dałam na Goodreads, chociaż jeszcze cały czas miotam między tą decyzją, czy 5 to było. Ale chyba dlatego, że no nie wszystkie opowiadania, bo to nie jest raczej możliwe, żeby były równe sobie, ale po prostu przez to, że niektóre zaangażowałam się bardziej, przez które mniej. Najbardziej podobało mi się to opowiadanie. Kwestia ceny? To było dobrze? Tak, kwestia ceny, czyli o prawie do... kogo to należy, czekajcie. Ja mam dzisiaj... kot tak leży, bo mamy dzisiaj ostatnie dni upałów. Jutro już ma być ochłodzenie. Halleluja! Bo po prostu idzie... No widzę, no bo on się... tam wiaterek wieje. Upały dają nam w kość. Wczoraj byliśmy wprawdzie na basenie, ale... Ja w ogóle mam pomysł na 3 filmy do nagrania. Ja nie wiem, jak to ogarnę. Z moją bandą wspaniałych. Wysłać ich do rodziców też nie mogę, bo zaczynają remont, więc... Nie wiem, czy to się uda. Zobaczymy. Ale ja Wiedźmina polecam serdecznie. Bardzo dobrze się to czytało. Lekkość tych historii, ilość potworów w ogóle była i informacji, i jakieś takie zawiłości związanych z tymi wszystkimi potworami. Moce Wiedźmina, gdzieś jego umiejętności, to jak walki są prowadzone, wszystko mi się podobało. Postacie, jego relacja z Jaskrem. Och, ten polski jest trudny. Super, ja kończę, żegnam się, polecam Wiedźmina. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie, pozdrawiam, miłych wakacyjnych książek. Ja się właśnie zorientowałam, że mamy już lato kalendarzowe, a ja nie zrobiłam TBR-u na lato. W sensie zawsze robię takie podsumowanie, co mi się udało przeczytać, co chcę przeczytać. Trochę mi się to rozjechało, trudno, być później. Bye bye, pozdrawiam, buziaki, trzymajcie się ciepło, dużo czytajcie.